Dziś rano FBI dokonało szokującego odkrycia w rezydencji rapera Didiego. Tunel, który łączył jego dom z podziemiami starej posiadłości Michaela Jacksona. Agenci zostali wezwani na miejsce po anonimowym zgłoszeniu od sąsiadów, którzy zauważyli dziwne aktywności od czasu aresztowania Didiego. Po przybyciu, personel rezydencji wydawał się niesamowicie nerwowy i próbował zniechęcić agentów do wejścia, ale ci postanowili przeprowadzić dokładne przeszukanie. W sypialni Didiego zauważyli świeżo przestawiony dywan obok łóżka. Gdy przesunęli łóżko, odkryli zakamuflowane wejście. Ciekawi agenci zdecydowali się zejść w dół, mimo desperackich prób personelu, który błagał ich o zaprzestanie. Ściany tunelu wyglądały na niedawno zbudowane, jakby wszystko było zrobione w pośpiechu. W miarę postępu w głąb korytarza natknęli się na dziwne przedmioty, w tym dziecięce ubrania, co tylko zwiększyło ich niepokój. Każdy krok potęgował uczucie strachu, które zdawało się emanować z końca tunelu. Kiedy dotarli do jego końca, to co zobaczyli, wstrząsnęło wszystkimi obecnymi. Natychmiast wezwano wsparcie. A resztę tej przerażającej historii poznacie na moim głównym kanale. Napiszcie część 2 w komentarzach, jeśli chcecie zobaczyć kontynuację.